Witam Was. Wybrałem się na małą przejażdżkę. Tak sobie przed południem, już w zasadzie jest 10:30. No około Świdwia, rezerwatu Świdwie. Nie wiem, czy zahaczę samo jezioro Świdwie, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Przez Dobrą Bóg, później do Bieszczyńską i tak naokoło, może do Zalesia i właśnie tam do nad jezioro dojadę. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Już dawno tędy nie jechałem, także na razie do zobaczenia, ciąg dalszy nastąpi. No już minąłem Trzeszczyn. Widać, do Tanowa mam 3. Zapomniałem dodać, że dzisiaj jest 12 sierpień. Także no, fajnie, fajnie. 12 albo 13, już straciłem rachubę. Wtorek był 10, 11, 12, 13 dziś. No proszę, ten czas leci. No i udaje się w stronę Tanowa. Zbliżamy się do krzyżówki na Bartoszewo i tam właśnie skręcimy. Tam, gdzie te samochody wyjeżdżają, tam już będzie bardziej spokojnie. Także na razie. Minąłem Bartoszewo i jadę dalej już na Dobrą prosto. Przez te wioski, wioseczki, Sławoszewo i tak dalej, aż będę w Dobrej. Tu już będzie lepsza droga. O, bruk się skończył. Asfalcik już lepszy. Mała wioseczka. Grzebnica, rzeczka. Tak. Ulica Ambasadorowa i Złota. Sławoszewo minęliśmy i jest Grzebnica. Fajne tereny, nikt nie jeździ. Super. 13 sierpień 2021. O, to zapomniałem dodać. Piękna pogoda, dzisiaj 28 stopni ma być. No i wiatr południowy lub południowo-zachodni. Zobaczymy, będziemy wracać, powinno być trochę lepiej. Bo teraz cały czas pod wiatr. Już skręcamy na Dobrą. Akurat jechał jakiś bus. Tu widzę, domek nowy się buduje. Nie było tego. No i teraz mamy 2-3 km. O tyle gdzieś będzie pod górę, że tak powiem, cały czas i pod wiatr. Ale później to już będzie z górki. Chociaż pod górkę, ale musiałem to sfilmować. Stało tu osiedle domków, takich, jakby to powiedzieć, bliźniaków, a teraz widzę, budują dużo. Dużo budują na potęgę. Tego nie było. No i te drzewa porosły niesamowicie. Za rok to będą normalne, gęste drzewa i tej zabudowy nie będzie prawie widać. Było parę domów. Zobaczcie, jest duże osiedle. Już widzę zagospodarowane, z podwórkami, z zabawami dla dzieci, z ochroną najprawdopodobniej, bo wszędzie płoty są. Nie było tego. Dobra, wdrapujemy się. Koniec Grzebnicy, Dobra się zaczyna. Tu mogę bokiem jechać w lewo. Ścieżka rowerowa, rzadko uczęszczana. No i zarośnięta, nie? Nie będę tu skręcał. Zresztą widzę tu jakiś przewód elektryczny leci wzdłuż tej lewej strony. Nie będę ryzykował, bo jeżdżą rowerzyści tutaj. Ale wolę drogą. Też jest ścieżka. O, tutaj, proszę bardzo. Mieliśmy już Dobrą, teraz jedziemy do miejscowości Puk. Ale tam na końcu tej drogi jest fajna altanka i się zatrzymam, się napiję. No, fajnie się jedzie, teraz jest boczny wiatr. A jak będę tak już naokoło jechał, to będę miał cały czas
też boczny albo w plecy. Także jest nieźle. Najgorsze w zasadzie minęło. Także jedziemy do tej altanki się czegoś napić. No właśnie jest tam na końcu drogi. Samochód skręca w lewo. O ile pamiętam. Tak. A my pojedziemy 10 metrów prosto i tam jest altanka. Minęliśmy drogowskaz Bóg. No i mamy tu miejscowość. Skręcimy w prawo na tamtym skrzyżowaniu. Miejscowość Bóg, gdzie jest zabytkowy kościół. Mam nadzieję, że tam dojedziemy. Mamy kościółek. Do Rzędzin też pojedziemy zaraz. Widzę, że on w niezmienionej formie cały czas taki sam. Ta pani, której pomnik wystawili, lubiła bardzo kwiaty. Tu jest zresztą tablica jej poświęcona. Kiedyś tu ją przedstawiałem, ale głównie mi chodzi o ten kościółek. O, i to jest ta pani tutaj. Ach, ale nie ma o niej napisane. Dobra, jedziemy dalej. Kościółek pięknie się prezentuje. Zabytek pierwszej klasy. Kamieniem obłożony z murem. No i jedziemy do Rzędzin. A to oczywiście jak mam zamiar kręcić, to pełno samochodów jeździ. Zawsze tak jest. Jechaliśmy już troszeczkę ścieżką rowerową i na przełomy jedziemy. Tak zwane przełomy, bo nie wiem w zasadzie co to znaczy. Przełomy. Tak było na drogowskazie, to chyba te garby tutaj po drodze. A tu same garby, z góry pod górę. Nawet ograniczenie jest do 60. No tak szybko, mam nadzieję, nie będę jechał. O, pod górę. I z góry. No proszę. I zakręt. No właśnie. To są działki, co chwilę na sprzedaż. Tak tu jest. Działeczki na sprzedaż. Teraz górki. Na chwilę pod górkę. No i to będą te przełomy. Ale droga nie jest aż taka tragiczna. Jest fajna. No i wiaterek. No i trochę pod górkę znowu i znowu będzie tam dalej z górki. Ale przełomy rzeczywiście. Akurat zbliżamy się do drogi na Rzędziny, ale my nie. Jedziemy inaczej. Przecież mamy wyjechać na Dobieszczyńską. Więc tą drogą dojedziemy tam. Tak jest. W Rzędzinach już kiedyś żeśmy byli, przejeżdżali. Taka mała wiocha. No i jesteśmy w Stolcu. W Stolcu jest jezioro Stolec. Ale tam nie będziemy jechać. Bo
bo już kiedyś żeśmy tam byli i kręciliśmy. Takie spokojne, a pewnie dużo ludzi będzie. Dzisiaj jest ładna pogoda, będą się opalać. A gołe tyłki nie mam zamiaru oglądać. O, fajna chałupa. Dzisiaj jaka zabytkowa? Stary dach, no może nie zabytkowa, ale tak w starym stylu. Piękne drzewo. Sosna chyba. No i za tym zakrętem jest w lewo na jezioro, ale tam nie będziemy jechać. Tu zaraz będzie zabytkowy też kościółek i taki folwark, właściwie majątek, który od wielu lat nie jest remontowany, ktoś kupił. To są jego tereny właśnie. O, to jest tutaj i nikt tego nie dbał o to. Przynajmniej płot tam rozstawili, bramkę jakąś. A tu jest kościółek. O, na takim murkiem zabytkowy. Proszę bardzo, wyremontowana baszta. Byliśmy tu właśnie, jak był remont baszty. Wszystko w kamieniu. No i cmentarz tutaj jest na wzgórzu, gdzie te drzeweczka, krzyże widać. I tyle, a tu na prawo zaraz jest zjazd, na lewo. I można na kąpielisko pojechać. Tutaj gdzie ten drogowskazik taki podłużny. Tą drogą na dół. Pisze jezioro. Stolec. Nie będziemy tam jechać, bo tam pewnie będzie dużo ludzi. Tam jest ośrodek. Łódeczki można wypożyczyć. Jedziemy na z góry uplanowaną trasę. W tej chwili zbliżamy się do Bieszczyńska. Kierunek do Bieszczyńska. Mijamy Stolec, co właśnie jest drogowskaz. Wyjeżdżamy ze Stolca i na Dobieszczyńską się kierujemy. Już jesteśmy w Dobieszczynie i lecimy na Szczecin. Na Dobieszczyńską i na Szczecin. A tu jest strzelnica Towarzystwa Strzeleckiego, Polickiego oczywiście, Grajcor. No i mamy Dobieszczyńską, lecimy na Świdwie. Nad jezioro Świdwie. Jesteśmy cały czas w obszarze Natura 2000, jezioro Świdwie. Takie robimy kółko wokół tego jeziora. A w Zalesiu skręcimy właśnie do Zalesia. Do takiego ośrodka transgranicznego. Edukacyjnego. Przyrodniczego. Ale nie będziemy do niego zachodzić. I tam już pojedziemy nad jezioro bezpośrednio. Tak to wygląda. Stanąłem sobie pod drzewkiem w cieniu. Sobie troszeczkę odsapnąć. Jest taka dróżka do lasu. No i bardzo przyjemnie. Jeszcze się napiję. Co tutaj za tabliczkę wywiesili? W trosce o coś. Pamiętaj, w trosce o zdrowie innych i siebie, tak? A. Takie ostrzegające przed różnymi ekstremalnymi rzeczami, które można tutaj robić, a co często nie popłaca. Dobrze, jedziemy za chwilę dalej. Skrętu na Zalesie i właśnie tu będziemy jechać. Natura 2000. To jest ten ośrodek właśnie. Edukacyjny, można go zwiedzać. Byłem tu, zwiedzałem kiedyś z Jankiem. Super sprawa. Ośrodek edukacji przyrodniczy. No, a teraz jedziemy na Świdwie. Na jezioro Świdwie. To wszystko należy oczywiście, tak jak znak mówił, do rezerwatu Świdwie. Strzałka była. Oczywiście należy to do Nadleśnictwa Trzebież. No, już jestem
Świdwiu. Zaraz udam się do tego domku zabytkowego. Czy tam jest taki taras widokowy. I taka wystawka w stylu tu tak jak tutaj. A ciekawe czy będzie otwarty, bo... O, tu właśnie takie coś będzie. Takie coś. Tylko ciekawe czy to jest otwarte. No właśnie, to idziemy tam. No i jedziemy do tej wieżyczki obserwacyjnej. 2 lata temu, jak pamiętam, była tak spróchniała, że nie dał rady było wejść, był zakaz. No zobaczymy jak teraz. Fajna atrakcja, tylko że co, nie dba o to. A tam dalej już jest jeziorko. Nie? Tam dalej. Nawet tablica wypłowiała. Wieżyczka obserwacyjna fajna by była. Tylko strach tam wchodzić, bo wszystko spróchniałe. Dobra, jedziemy dalej. Szkoda. Jest zakaz. Tak? Zakaz obiekt wyłączony z użytkowania. No właśnie. Fajnie, trzcina ukryty, ale nie będę tu właził. No, bo bym mógł do domku nie wrócić. Dobra, jedziemy z powrotem. No i jedziemy z powrotem, dojechaliśmy do tego ośrodka i wracamy już z Zalesia, wyjeżdżamy i wracamy już do Polic przez Stanowo i Trzeszcze, jak było zaplanowane. No, na Świdwiu wieżyczka była zamknięta, nie można było poobserwować, szkoda, ale cóż, i tak bywa. Dobrze, jedziemy. Wyjeżdżamy już na drogę do Tanowa, ale chyba zobaczę, może przez Nową Jasienicę pojadę, nie przez Tanowo. Tylko muszę się tu na chwilę zatrzymać. Tak. Zatrzymam się na chwilę tu na postoju. Się napiję, ktoś tam jest. Już jesteśmy blisko Tanowa, nad leśnictwem w tej chwili Tanowo, szkółka leśna i za sekundę będziemy w Tanowie, dom leśniczego i Tanowo nad Gunicą. Proszę bardzo, dom leśnika leśniczego. Właściwie gospodarstwa, parking. I Tanowo. A, nie może wyrobić.
mamy Tanowo, tak jak powiedziałem. Jesteśmy w Policach, jedziemy już, w zasadzie zbliżamy się do końca wycieczki. Zakończymy ją w parku Solidarności. No i objechaliśmy to, co mieliśmy objechać, takie okrążenie na około rezerwatu Świdwie. No i pojechałem też na Świdwie, nad jezioro. Ale tam nic się nie zmieniło praktycznie. Nawet nie odremontowali tej wieżyczki. Także jedziemy do Parku Solidarności. No, zakończyłem już wycieczkę dookoła rezerwatu Świdwie na tym moim rowerku, jak zwykle. No i co wam powiem? To wam powiem, że tam za bardzo nic się nie zmieniło. Drogi tylko troszeczkę lepsze, jak się jechało. No i jechałem tutaj, tak jak widzieliście na filmie. Byłem też na Świdwiu, nad całym jeziorem, ale myślałem, że ta wieżyczka będzie oddana, ale niestety nie oddali jej, nie naprawili jej. Jest zakaz wstępu, ona się praktycznie już rozpada. Wymaga ona przebudowy całkowitej. Jakoś nikt się nie kwapi, ani nadleśnictwo, ani gmina. No cóż, ile przejechałem, a to muszę zaraz sprawdzić w swojej nawigacji, ale powiem wam, że 60 na pewno. No i tak jak widać na nawigacji, 62,8, prawie 63, jak dojadę do dołu, może będzie 64. No także nieźle. Wyjechałem, jest 14:20, czyli od 10:30 wyjechałem, więc 10:30, 10:30, 10:30, 3,5 godziny, prawie 4 godziny. No i przejechałem 63-64 km. No tak rekreacyjnie jechałem w sumie. No. I tyle. Zachęcam na wycieczki rowerowe, jak zwykle. Komu się podoba, to łapkę, wstawcie łapkę. To mnie zawsze zachęca, żeby coś wam zrobić, jakiś film. No, w jakieś nowe miejsce pojechać też zachęca mnie, tam gdzie jeszcze nie byłem ja. A wy może nie odwiedziliście tego miejsca nigdy. No i to tyle. Do następnej wycieczki.